Panie Marszałku, Panie Ministrze, Panie Minister, Szanowni Państwo. Myślę, że w debacie budżetowej w naturalny sposób spierają się różne racje, różne poglądy, ale bardzo ważne, by w tym starciu poglądów nie przekraczać granicy śmieszności. Słuchając wystąpień niektórych, miałem wrażenie, że są to na takim poziomie dyrdymały, że doprawdy trudno nie zwątpić w logikę, w rozum i w szacunek dla słuchacza i widza. Bo mam wrażenie, że jak słuchacze słuchali wystąpień jednego z posłów, co to mówił? Że przedsiębiorcy, wbrew wrogiej postawie rządu, która chciała ich stłamsić i w zasadzie zniszczyć, mimo to uparcie inwestowali i produkowali i dzięki temu państwo i budżet się nie zawalił. Oraz dodawał ten sam parlamentarzysta, że konsumenci, mimo iż stłamszeni straszną biedą i przerażeni prognozą, która miała być najczarniejsza z możliwych, mimo to konsumowali i dzięki temu, że konsumowali mimo przerażenia, to znowu oni uratowali budżet. Trzeba powiedzieć, że ci przedsiębiorcy i ci konsumenci mają nerwy ze stali i chyba tylko nerwy ze stali mogą uchronić tego radykalnego mówcę przed rozliczeniem z logiki, trzeźwości i przytomności umysłu. A zatem dyskutujmy, spierajmy się, ale pilnujmy elementarnego rozumu, elementarnej logiki. I oczywiście w sprawach społecznych, o których ja chcę mówić, można mieć poczucie niedosytu. Można oczekiwać, że będzie poprawa i że będzie lepiej. Jest to bardzo naturalna postawa. To poczucie, że trzeba lepiej, to poczucie niespełnienia i nieutosatysfakcjonowania. Ale żeby rozmawiać o tych sprawach, to trzeba się trzymać twardej logiki. I dlatego w moim przekonaniu, zanim będziemy rozważać, czy ten przyszły budżet idzie w dobrą stronę, czy w złą, przyjrzyjmy się kilku elementom właśnie z tego obszaru polityki społecznej. Co tu jest najważniejsze? Rynek pracy. Bo nie chodzi o to, ile kto dostanie zasiłku, tylko na ile ludzie mogą sami pracować, sami na siebie zarobić, sami zarobić na swoje utrzymanie. I może warto tym przerażeniem konsumentów powiedzieć, że średnie wynagrodzenie w Polsce w roku 2005 wynosiło 2380 zł. W 2007, kiedy PiS kończył swe rządy, 2691 zł. A w ubiegłym roku 3650 zł. Średnie wynagrodzenie w Polsce. Ktoś by powiedział, no dobrze, ale to wąska grupa tych, co akurat mają to szczęście i dobrze zarabiają. Więc polecam broszurkę, która nie wymaga przesadnego wysiłku, ale jest to takie zebranie najbardziej podstawowych danych formułowanych przez GUS o stanie zatrudnienia w Polsce, czyli ilu ludzi pracuje, ilu utrzymuje się z pracy. Otóż w 2005 roku było to 17 milionów 161. W ubiegłym roku 17 milionów 361. A więc wzrasta liczba ludzi utrzymujących się z własnej pracy. A więc to nie tak, że wszyscy wyemigrowali, a zostali pojedynczy, dobrze zarabiający, co robią tą dobrą średnią krajową. Drugi element z tego rynku pracy. Minimalne wynagrodzenie. Przypomnijmy tym, co się dzisiaj tak pracowicie upominają o najbiedniejszych, że w 2005 roku ta minimalne wynagrodzenie wynosiło 849 zł. W tym roku wynosi 1680 zł. W przyszłym roku będzie to 1750 zł. Kiedy był największy wzrost minimalnego wynagrodzenia? Ano w czasach, kiedy zaczął się ostry kryzys. W roku 2008 wzrosło ponad 20%, w roku 2009 wzrosło o 13,5%. A więc to są te realne kwoty. Oczywiście, moglibyśmy marzyć o tym, że mieszkamy w luksusowej dzielnicy Houston albo może w City londyńskim. Tylko mieszkamy tu, gdzie mieszkamy. I historia Polski powinna być niektórym, przynajmniej w elementarnym stopniu znana. Kto przez lata dewastował polską gospodarkę, kto wprowadzał tu takie eksperymenty, które rzeczywiście doprowadziły do zapaści. I z tej zapaści się w tej chwili wydobywamy. I jak pokazują te proste liczby, wydobywamy się skutecznie. A więc jeszcze dwie proste liczby. Średnia emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli ta ZUS-owska, w 2005 roku 1305 zł. W tym roku 1954 zł. Wzrost o 50% średniej emerytury. Albo średnia renta z tytułu niezdolności do pracy
W 2005 roku 925 zł. W ubiegłym roku 1393 zł. To są te proste liczby, które warto znać, zanim zaczniemy opowiadać kolejne dyrdymały i znowu straszyć ludzi, że czeka nas nic, tylko katastrofa. Kolejna sprawa, do której zachęcam, do czytania ze zrozumieniem. Raport OECD o rozwarstwieniu. Okazuje się, że Polska ciągle podąża drogą zmniejszania rozwarstwienia, że na tle wielu innych krajów Unii Europejskiej wypadamy jako ten kraj, który rzeczywiście odrabia lekcje i krok po kroku zmniejsza różnice w dochodach między zarabiającymi, zwłaszcza z pracy. I tu na pewno jest zbieg wielu różnych korzystnych elementów. Podobnie kwestia bezrobocia. To na pewno trzeba zawsze na ten rynek pracy patrzeć przede wszystkim z perspektywy tego, ilu pracuje, a dopiero wtórne jest bezrobocie. Ale oczywiście bezrobocie to jest ten wskaźnik ludzi w szczególnie trudnej sytuacji. I co? Okazuje się, że przez te ostatnie 5 lat, kiedy właśnie po wrześniu 2008 roku świat zaczął popadać w najcięższy kryzys po II wojnie światowej, w Polsce stan bezrobocia się konsekwentnie zmniejsza i na pewno jest na stabilnym poziomie. Jesteśmy poniżej średniej europejskiej i zdecydowanie poniżej średniej bezrobocia w krajach strefy euro. I oczywiście daleko nam do tych, którzy sobie radzą z tym najlepiej. I oczywiście jest tu wiele jeszcze do zrobienia, ale te liczby, czyli że Polska według tej metodologii Baelowskiej, czyli badania aktywności ekonomicznej, czyli tej stosowanej przez Eurostat, ma 10,3%, kiedy średnia unijna jest 10,8%, a średnia w strefie euro wynosi nawet 12%. To są te twarde liczby. Dodam tylko kilka elementów, które także ilustrują ten proces. Może już nie w tej takiej skali zasadniczej, fundamentalnej, ale jednak. Cały czas dofinansowanie z budżetu państwa do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych utrzymuje się na stabilnym poziomie. W tym roku było to 745 milionów, w przyszłym roku podobnie planowane jest 745 milionów. A więc mimo trudnej sytuacji państwa, mimo pewnych oczywistych powodów, żeby szukać tych oszczędności i cięć, budżet państwa konsekwentnie dofinansowuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. I wreszcie 1% na organizację pożytku publicznego. Jak z tych 10 milionów urosło do ponad 0,5 miliarda złotych. I to jest ten najbardziej obywatelski przekaz dysponowania publicznymi pieniędzmi, bo przecież to jest 1% podatku dochodowego. I myślę, że na koniec warto podkreślić fenomen uniwersytetów trzeciego wieku. Seniorów aktywnych, seniorów biorących swoje sprawy, swoich ambicji, aspiracji i marzeń w swoje ręce. To przykład, że można. I że należy raczej ludziom pokazywać te dobre przykłady i zachęcać ich, żeby podążali drogą tych, którzy aktywnie i z pożytkiem realizują swoje życie, niż straszyć ludzi kolejną katastrofą. Dziękuję bardzo.